Marcin Stasiń, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowę z europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbietą Rafalską. Witam serdecznie. Witam Pana i witam telewidzów. Europejscy konserwatyści i reformatorzy, tak dla porządku. Przygotowując się do naszej rozmowy, myślałem, żeby zapytać o Ukrainę, oczywiście wśród różnych tematów, ale nie spodziewałem się, że przypadnie nasza rozmowa na dzień, no chyba początku takiego konfliktu, który był zapowiadany od kilku tygodni. Jak to wygląda z Parlamentu Europejskiego, ten dzień i ta sytuacja? Można powiedzieć, że ten przewidywany atak był już prognozowany przez wywiad amerykański znacznie wcześniej, bo była mowa o 16 lutym i po tym terminie miałam wrażenie, że część osób nabrała złudnego wrażenia, że może to zagrożenie jest poza nami. Okazało się niestety, że nie. Ten dramatyczny poniedziałek i to orędzie, jakieś obłędne, nieprawdopodobne orędzie, które wygłosił Putin, unaoczniło nam wszystkim grozę całej sytuacji. Myślę, że dzisiaj nikt nie powinien mieć najmniejszych złudzeń, że żadną drogą dyplomatyczną ta sytuacja zostanie rozważona. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim jest trochę spokojnie na tych brukselskich tu korytarzach, ale myślę, że nikt nie ma spokojnego dnia. To nie jest dzień na uśmiechy, to nie jest dzień na gesty. To jest dzień, w którym powinno się pokazać jedność europejską. Niestety jestem trochę zaskoczona tym, że do tej pory nie mamy żadnego, poza tym wczorajszym tweetem przewodniczącej Ursuli von der Leyen, żadnego odzewu. Śledzimy na bieżąco to, co się dzieje. Świetnie, że Polska, że my sami podejmujemy tak radykalne, niezależne też od nas wszystkich działania, ale chyba mają wszyscy świadomość, że tej agresji nie położy kres żadne pojedyncze państwo, że to jest potrzebna wspólnota działań. Wspólnota działań. Dzisiaj w tej sprawie zabrał głos między innymi rzecznik rządu, który mówił o rozmowie premiera Mateusza Morawieckiego z szefową Komisji Europejskiej. Polska prosi, domaga się, różnie to możemy nazywać, szybkiej reakcji Komisji Europejskiej i zapowiedzianych wcześniej sankcji. W Pani opinii, jakie powinny to być sankcje, jaka powinna być ta odpowiedź Zachodu? Tak jak powiedziałam, bez złudzeń, bez takiego wrażenia, że będziemy apelować, że będziemy prosić, że to może jeden nierozważny krok, że Putin wycofa się z agresji na te dwa obwody Doniecki i Ługański. Nic takiego moim zdaniem się nie stanie. Potrzebne są radykalne sankcje. Sankcje, o których mówiono, kiedy mamy je wprowadzić. Może nie przed tym, zanim Putin zrobi to, co już dzisiaj zrobił. Jedno najważniejsze, zdecydowane nie, jeżeli chodzi o Nord Stream 2. I tu niestety mam wątpliwości co do tego, czy tak rzeczywiście się stanie. Sankcje natury finansowej, sankcje dotyczące współpracy gospodarczej. Tak, to co zrobiły Stany Zjednoczone, podpisane przez Bidena rozporządzenie w sprawie ograniczenia wymiany gospodarczej, czy usług, czy usług finansowych, to wszystko może się okazać za mało i Putin wyraźnie pokazał, że akurat tego się nie boi. Całe jego bogactwo, całe jego wydatki na armię rosyjską mogły prowadzone być dzięki temu, że zarabiał gigantyczne i zarabia cały czas pieniądze z gazu i że trzyma całą Europę w gazowym szachu. I dzisiaj najlepiej widać to, że nie był to żaden i nigdy projekt ekonomiczny, tylko od początku do końca projekt polityczny, który służył
szantażowi całej Unii Europejskiej. To jest informacja z dzisiejszego poranka, właściwie z ostatniej chwili, bo kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że Niemcy wstrzymają certyfikację Nord Stream 2. Mówiła pani o sankcjach też finansowych. Jest taki system, który pozwala przesyłać pieniądze właściwie z jednego kraju, oczywiście przez internet przesyłać pieniądze z jednego kraju do drugiego. Z tego systemu też Rosja, gdyby była wyłączona, a ma interesy z różnymi państwami, mocno by ucierpiała. Czy te dwie informacje sprawiłyby, że Putin, nie wiem, czy by się cofnął, ale na pewno by odczuł tego typu działania? Panie redaktorze, nikt tego nie wie, natomiast musimy to zastosować, bo nie byłoby gorszej reakcji niż niezrobienie czegoś, co nawet nam tu w Europie może wydawać się jakimś radykalnym krokiem. Wszystkie te ścieżki, o których pan mówił, zarówno te gazowe, i bardzo cieszę się, że Niemcy zabrały głos i już w ten sposób powiedziały o certyfikacji Nord Streamu, ale nie zapominajmy, że potęgę militarną Rosji budowała też Francja, że również Niemcy, te wszystkie państwa, które dozbrajały w jakiś pośredni sposób, sprzedając armii rosyjskiej sprzęt wojskowy, że tam, gdzie zaczynają się świetne interesy, nikt nie myślał o takich konsekwencjach i najwyższa pora, żeby to się stało. I z wszystkich instrumentów skutecznych sankcji trzeba skorzystać, ale one są niewystarczające już dzisiaj. To musi być też wzmocnienie flanki wschodniej NATO. To musi być jednak pomoc dzisiaj w działaniach obronnych już Ukrainie, prawda? To nie wystarczy wysłać hełmy, tysiące hełmów. To nie wystarczy stać z boku. Absolutnie taka postawa jest niedopuszczalna, nie do przyjęcia. Wspomniała pani o przemówieniu Władimira Putina, ale na tej konferencji było wielu przedstawicieli władz rosyjskich. Dzisiaj słyszymy, patrząc, bo wczoraj myśleliśmy, że ona jest na żywo. Tymczasem po analizie przeprowadzonej przez mediów okazało się, że ona dużo wcześniej została nagrana. Widać to chociażby po zegarkach oficjeli, że to nie było na pewno na żywo, więc uczestniczymy w jakimś teatrze. Ale nie wiem, bo chciałem też jako historyk odnieść się do przemówienia ministra spraw zagranicznych Rosji, Sergiej Ławrow, i chciałem, żeby pani to skomentowała. Kwestionował prawo Ukrainy do suwerenności i jego zdaniem, cytuję, od 2014 roku rząd w Kijowie nie reprezentuje interesów wszystkich ludzi mieszkających na swoim terytorium. Mi się od razu przypomniał rok 39 i 17 września. To nie tylko takie skojarzenia przychodzą na myśl. Są tacy, którzy mówią, że orędzie Putina przypominały wystąpienia Adolfa Hitlera. To, co mówił Ławrow o Ukrainie i to, co mówił również Putin o Ukrainie, mówiąc o tym, że Ukraina nie jest żadnym narodem, że Rosja została ograbiona z bogactwa, że największy dramat to było właśnie to był rozpad Związku Radzieckiego, pokazuje, jaki jest kierunek tych zapędów. Oni od samego początku prowadzą akcję dezinformacyjną. To, że to jest jakiś teatr, to nie znaczy, że jest tu w tym jakiś element zabawy. Raczej to pokazuje, że wszystkie zachowania zostały przewidziane, że to jest wszystko skalkulowane, tylko termin tych wystąpień został dogodnie dobrany dla Rosji, dogodnie dla Putina i trzeba widzieć, z jak niebezpiecznym i politycznym bandytą mamy do czynienia. Na koniec chciałem zapytać o Warszawę, bo w Warszawie trwa trzydniowa wizyta członków Parlamentu Europejskiego mająca sprawdzać stan praworządności w Polsce, tak to się dokładnie nazywa. To jest 10-osobowa, zdaje się, komisja, wizyta. Jak pani komentuje wizytę europosłów w Warszawie? Te wszystkie sytuacje, o których pan teraz mówi, związane z praworządnością, szukaniem czy stosowaniem mechanizmu warunkowości, to wszystko w obliczu tego, co rzeczywiście dzieje się i tych prawdziwych
zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy. To wszystko wygląda trochę groteskowo i szukanie dzisiaj bata na polityczny narząd w Polsce, narząd Zjednoczonej Prawicy, pokazuje, że Unia nie rozwiązuje realnych problemów. Na dzisiaj powinny tego typu działania zostać absolutnie odwołane. Liczę na to, że opozycja po raz pierwszy zrozumie powagę sytuacji i skończy tą totalną wewnętrzną polityczną grę prowadzoną w Polsce i skoncentruje się na wspólnym działaniu na wrogu, który jest jeden, jest zewnętrzny, nieobliczalny, bardzo niebezpieczny również dla Polski, nie tylko Ukrainy i europejskiego pokoju. Ostatnie pytanie i proszę o bardzo krótką odpowiedź, bo ostatnio premier mówił, że w sprawie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy jest już prawie dogadany z Komisją Europejską. Mówił, że brakuje 5%. Czy pani wierzy, że w najbliższym czasie uda się odblokować te pieniądze? Najwyższa pora pozamykać te pootwierane problemy. Wierzę, że w tej chwili KPO będzie zaakceptowane, przyjęte. Żadne rozstrzygnięcie TSUE nie powinno stanąć na drodze przyznania należnych Polsce pieniędzy. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Tak się powinno stać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za poświęcony nam czas. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. A ja państwu dziękuję również za uwagę. Marcin Sasin, kłaniam się. Do zobaczenia. We'll be right back.